Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Dzieci rodzą się z miłości, dla miłości i po miłość. A miłość jest wszystkim. I niech te słowa przyświecają dzisiejszej debacie i procedowaniu obywatelskiego projektu Tak dla in vitro. To jeszcze raz o finansowaniu. Wysoka Izbo, koszt leczenia niepłodności metodą in vitro to dziś w Polsce wydatek od 12 do 17 tysięcy złotych. Na samą tylko procedurę, a gdyby doliczyć do tego koszt leków, koszt przejazdów do kliniki i wizyty w samej klinice, wychodzi prawie 30 tysięcy. Ten olbrzymi wydatek powoduje, że samodzielne finansowanie in vitro jest dla wielu ludzi wielkim wyzwaniem, często finansowym nieosiągalnym. Ci, którzy marzą o rodzicielstwie i muszą korzystać z medycyny XXI wieku, często wykorzystują oszczędności życia, biorą kredyty, rezygnują ze wszystkiego, by oszczędzić na procedurę i skorzystać ze swojej szansy. Z oficjalnych danych wyłania się smutny obraz Polski. W ciągu dekady liczba ludności spadła o prawie 500 000. Nasze społeczeństwo postarzało się o 4 lata, a liczba urodzeń dramatycznie spadła. Dziś liczba urodzeń oscyluje wokół 300 tysięcy urodzeń, a jeszcze kilka lat temu było to 400 tysięcy, a 40 lat temu 500 tysięcy. Rząd PiS-u tego nie rozumie, rząd PiS-u tego nie dostrzega, bo nie dostrzega oczekiwań społeczeństwa. Rząd nie widzi zagrożeń i wyzwań, którym trzeba sprostać. No ale jak ma widzieć, kiedy obraża się na medycynę XXI wieku, kiedy jest zanurzony w ideologii, kiedy jest schowany za biurkami gabinetów i ogląda świat za okien limuzyn. Ministerialne portfele są pełne. Ministrowie z finansami problemów żadnych nie mają. Przypomnę, że nowy rząd Mateusza Morawieckiego powołany na 2 tygodnie otrzyma wypłatę, ale otrzyma też odprawy, które mogą sięgnąć nawet 500 000 złotych. Za 2 tygodnie kabaretu, bo przecież nie pracy dla Polski i nie pracy dla Polek i Polaków. Wpadł mi w ręce raport Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, który przeanalizował kilkanaście europejskich krajów pod kątem liczby dzieci urodzonych dzięki technikom wspomagania rozrodu. Polska jest na 3. miejscu od końca. Przed nami jest Austria, Słowenia, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia i wiele innych krajów. Ale to się zmieni, kiedy w życie wejdzie obywatelski projekt Tak dla in vitro. Osobiście bardzo się cieszę, że jesteśmy na dobrej drodze, bo osób, które chcą zostać rodzicami i zmagają się z niepłodnością i sięgają po pomoc lekarzy i specjalistów jest coraz więcej. Jesteśmy po pierwszym czytaniu, projekt nie utknął w sejmowej zamrażarce, jesteśmy po procedowaniu w komisji, dziś kolejne czytanie i pewnie wieczorem głosowanie. To wielki sukces 500 000 Polek i Polaków, którzy podpisali się pod naszym obywatelskim projektem Tak dla in vitro. Bo in vitro to człowiek, in vitro to miłość, to szczęście, to rodzina. Tylko temu szczęściu musimy trochę pomóc, bo nie zawsze rodzicielstwo czy macierzyństwo jest na wyciągnięcie ręki. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.